dobry. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj Polska Fika. Bardzo trudne zadanie przekonać studentów do Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Moim gościem specjalnym był dr Maciej Świerkocki, chyba największy tłumacz z języka angielskiego w Polsce dzisiaj. Wysłuchajcie rekomendacji, której udzielił tłumacz Ulyssesa Jamesa Joyce'a, Maciej Świerkocki. Tak, Jarku, cześć, jestem. Dzień dobry, cześć. Cześć. Rozmawiam teraz z chyba największym tłumaczem po II wojnie światowej w Polsce. 7 lat tłumaczył Ulyssesa Jamesa Joyce'a, a ja mam trudne zadanie, bo mam grupę studentów, których chciałbym przekonać do tego, żeby czytali Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Tak się jakoś złożyło, że pracowałeś z nami w Instytucie Kultury Współczesnej, w katedrze, również w zagadnieniach rodzajów literackich, więc znamy cię, przyznajemy się, a nawet teraz chcemy się wręcz z tobą fotografować, bo jesteś tak słynnym tłumaczem na cały świat. Więc czy mógłbyś w kilku zdaniach zachęcić jakoś do czytania tych, którzy nie chcą czytać czegoś, co się nie nadaje na krótką opowieść, mimo że dzieje się w ciągu jednego dnia? Dziękuję, Jarku. Oczywiście spróbuję, choć nie chciałbym tego wycenić ex cathedra. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, ale myślę, że tłumaczy się najlepiej, pracuje się literacko w ogóle najlepiej w pozycji siedzącej na zwykłym krześle, nie na żadnych tronach, ani niekoniecznie na wyżynach. Więc to, co powiem, proszę traktować, tu zwracam się do twoich, naszych studentów, jako radę starszego kolegi po prostu, Skromny jesteś, ale oczywiście przyjmujemy. Nie robię tego przez jakąkolwiek kokieterię, po prostu uważam, że to, co zrobiłem na swoją miarę, a jak ten przekład się ułoży w historii literatury, to jeszcze zobaczymy. Wracając do meritum, natomiast tak. Mam nadzieję, że się ułoży dobrze. Wracając natomiast do meritum, to myślę, że są dwa główne powody, które mogą ludzi czytających książki skłonić do sięgnięcia po taki tytuł, który być może z różnych powodów bywa pomijany, nawet przez takie osoby właśnie, czyli w mniejszym czy większym stopniu literaturą zainteresowane. Otóż myślę o powodach ambicjonalnych z jednej strony i o nich chciałbym powiedzieć w pierwszej kolejności. Takich rywalizacyjnych, może nawet trochę. Językiem młodzieżowym się wyrażając, ktoś, kto przeczytał Ulyssesa, to jest gość, to jest twardziel, ktoś, na kogo się patrzy z podziwem w towarzystwie, kto ma powodzenie, nie mam tu na myśli żadnych genderowych aluzji. Ale powodzenie towarzyskie, bo jest takim rara avis trochę, jest rzadkością pewną, nadal jeszcze w świecie, nie tylko w Polsce, choć pewnie to czytelnictwo Ulyssesa, przynajmniej do tej pory, było u nas skromniejsze niż, jeśli chodzi o liczby, niż nawet w mniej ludnych krajach. Mówię na przykładzie Szwecji, mam choćby taką skalę porównawczą, ale to się być może zmienia i zmieni właśnie za sprawą takiej reaktywacji tej powieści dzięki nowemu przekładowi, który wzbudził owszem jakieś zainteresowanie. No więc to jest taki powód, myślę psychologicznie istotny. Tak. To jest wyzwanie.
istnieje, prawda? Dla kogoś, kto w taki czy inny sposób para się literaturą, chce uchodzić za osobę oczytaną, taką, która zna klasykę, zna pewien kanon lektur, który powinien znać wykształcony człowiek, zwłaszcza kształcący się w tym kierunku, to znaczy jakimś filologicznym czy kulturoznawczym właśnie. No, w gruncie rzeczy jest to pozycja obowiązkowa, a ponieważ jest to książka słynąca między innymi z tego, że mnóstwo osób mają na półce, ale bardzo niewiele z tych osób ją przeczytało. No więc tym bardziej jest to też, uważam, rodzaj takiego trochę wyzwania sportowego i choćby z tego powodu myślę, że warto się z tą książką zmierzyć, podobnie pewnie jak z Prustem czy paroma jeszcze innymi tytułami, których przebrnięcie przez które no może skończyć wymaga się czasu. Wymaga czasu, tak, ale może się też skończyć dość zaskakująco, myślę, dla czytającego, bo i tu zmierzam do drugiego powodu, bo tak. Może odnaleźć w tej lekturze przyjemność, frajdę. No. Mhm. I to jest właśnie jakby drugi powód, moim zdaniem, mianowicie jest to książka, myślę sobie, po pierwsze, zaskakująco współczesna, po drugie, jakby właśnie zaskakująco przyjemna w lekturze być potrafi. No. Mhm. Ze względów na przykład językowych, ze względu na swoje poczucie humoru. Jeśli chodzi o względy językowe, no, trudno w kilku minutowej wypowiedzi mówić o szczegółach. Tak. Ale no, ten język wyczynia tam najdziksze harce, pokazuje nam, jak bardzo słowo jest uwikłane w relacje z innymi słowami, jak jest polisemantyczne. No. I co zrobić, ten język potrafi. No, tu na zachętę powiem może, że na przykład język Moli z ostatniego rozdziału Ulyssesa można traktować wręcz dosłownie, to znaczy jako narzędzie rozkoszy erotycznej, bo język, którym Moli mówi, jest także językiem, którym Moli operuje. No. Tak. W sensie literalnym, ale też i w warstwie symbolicznej. Ten język pieści ucho. Tak? Tak. Więc sprawia taką plaisir i tekst, jak wypowiedział pewnie kiedyś Roland Barthes. Co wrażliwszym czytelnikom i czytelniczkom sprawić właśnie taką czystą, estetyczną przyjemność związaną z no, na przykład akustycznymi, brzmieniowymi walorami tego tekstu, który nawiasem mówiąc warto czytać na głos. Natomiast współczesność tej powieści myślę by również może być niezwykle zaskakująca i uniwersalność dla dzisiejszego czytelnika współczesnego, młodego, bo no, osobiście mam wrażenie, może się mylę, ale osobiście mam wrażenie, że jest to książka, która wprawdzie jest już klasyką, ale jest klasyką w tym sensie uniwersalną, że opowiada o ludziach i zjawiskach, które no, właściwie nigdy nie stają się jakoś ahistoryczne, czy się nie anachronizują. Więc wydaje mi się, że jest równie czytelna, jeśli chodzi na przykład o swój aspekt psychologiczny, jak wtedy, kiedy, a może nawet bardziej, niż wtedy, kiedy się ukazywała, bo psychologia no, jeszcze była wtedy właściwie, zajmowała się właściwie jeszcze w powijakach. Dziś wiemy daleko więcej o duszy ludzkiej, jeśli psychologia etymologicznie jest nauką o tym właśnie. Więc wydaje mi się, że umiejscowienie akcji książki w Dublinie, w miejscu wydawałoby się egzotycznym, także ze względu na oddalenie czasowe. Nawet dla Europejczyków, prawda? No właśnie, właśnie. W niczym nie powoduje żadnego, nie wytwarza, wydaje mi się, żadnego dystansu pomiędzy współczesnym czytelnikiem polskim a bohaterami powieściowymi. To jeszcze tylko jedno pytanie właśnie dotyczące tego Dublina, czy Dublina, w którym rzecz się dzieje. Mianowicie mnie coś uderzyło takiego bardzo istotnego z punktu widzenia kulturowego, bo wydaje mi się, że to, że główny bohater spędza cały dzień poza domem,
To wynika po części z psychologii, oczywiście on nie chce wracać, chociaż z drugiej strony zmierza cały czas w tamtą stronę, ale jakby to wynika też z tego, że no, w przestrzeniach Dublina ta przestrzeń publiczna odgrywa kolosalną rolę, prawda? On jest jednocześnie też człowiekiem od reklamy, a zatem działa w przestrzeni publicznej, w sferze publicznej także, nie tylko tak w jest. Przestrzeniach publicznych, prawda? Więc ta sfera publiczna tam oczywiście dotyka również no, domu publicznego wprost, jakby, no ale to, że on jest na ulicach, on jest na plaży, przy skałach i tak dalej, i przede wszystkim stołuje się na zewnątrz, w restauracjach, pubach. To jest rzecz znacząca, nie? Kulturowo. Wydaje mi się, że jak najbardziej i że no, jest w tym, co mówisz, też coś, co wprawdzie no, trochę stereotypowo, ale można przypisać w ogóle Irlandczykom, znaczy kulturze irlandzkiej, czyli taką chęć, upodobanie do spędzania czasu razem, wspólnie, tak. w grupie, prawda? Tak. Ale myślę, że jest jeszcze jeden też bardzo istotny czynnik, on rzecz jasna no, jest jakby kulturowego pochodzenia, ale ma także ścisły sądzę związek z historią. Mianowicie zapominamy trochę wszyscy, że dzieje się w 1904 roku, a więc w czasach, kiedy właściwie no nie istniał jeszcze żaden też inny sposób komunikacji międzyludzkiej niż kontakt osobisty z drugim człowiekiem. Tak. Znaczy nie mieliśmy komórek, tu się zwracam telefon właśnie zwłaszcza do naszych studentów. No właśnie telefon, prawda, dopiero tam wchodzi w użycie. Jest kinematograf dopiero w Zalążku, tak, jako pornografia. To są dopiero początki tych narzędzi medialnych, więc nie ma też trochę innego sposobu na to, żeby wejść z drugim człowiekiem w kontakt. I myślę, że czytając tę powieść powinniśmy być bardzo tego świadomi. Właściwie poza prasą, która no wtedy zaczyna właściwie przeżywać swój rozkwit i to też no, wyraźnie jakoś nam coś podpowiada w powieści na różne sposoby w kilku rozdziałach. Poza tym takim medialnym papierowym pośrednikiem pomiędzy jednym człowiekiem a drugim właściwie nic więcej już nie ma. Tak? To są kontakty towarzyskie, czyli osobiste, bez względu na to, czy one są służbowe, czy miłosne, czy przyjacielskie, prawda? To się odbywa właśnie w takiej przestrzeni no, kontaktów osobistych wszystko. Plus to o czym od czego zaczęliśmy. Tak, znaczy to jest ewidentne w irlandzkiej kulturze dla każdego, kto choć trochę ją zna, prawda? Wspólne muzykowanie na przykład. No, to jest tradycja wielka w Czechach. Mamy podobne zwyczaje. Znacznie no, rzadziej się je spotyka w Polsce, prawda? Tak. Robią to rodziny, robią to przyjaciele. Tak. No, u nas nie było mieszczaństwa, to długo by o tym mówić. No oczywiście, oczywiście. Panie doktorze Macieju, przyjacielu Instytutu, przyjacielu zagadnień rodzajów literackich, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że tym bardzo krótkim, ale jednocześnie treściwym momentem dla studentów będzie to wielka korzyść, a dla ciebie nie za dużo ci uszczknęliśmy z twojego bardzo zabieganego życia tłumacza, także wszystkiego najlepszego, powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach i miejmy nadzieję, że twoje tłumaczenie będzie jeszcze bardziej docenione, bo już było bardzo, bardzo docenione, natomiast no, cały czas jeszcze jest do rozstrzygnięcia kilka konkursów, prawda? Dziękuję ci bardzo, dziękuję państwu studentom i instytutowi, z którym tak owszem czuję się cały czas bardzo blisko związany. No jest kilka konkursów, no Łuciu Lisesa jest nominowana do ważnej nagrody akademickiej, czyli nagrody Kotarbińskiego, rozstrzygnięcie dopiero w styczniu, ale
sam fakt, że dostała nominację, czyli została uznana za jedną z 5 najlepszych humanistycznych publikacji ubiegłego roku, no to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Trzymamy kciuki, naprawdę trzymamy kciuki za tę właśnie nagrodę, tym bardziej, że jest ona związana z pierwszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego i z Uniwersytetem Łódzkim jako takim. Jednocześnie jest to bardzo prestiżowa dotychczas. No bardzo, bardzo, tak. Dlatego sprawia mi to niezwykłą satysfakcję, bo no, naprawdę nie ukrywam, że ani trochę nie liczyłem na możliwość uzyskania nominacji z różnych względów. Ale skoro się tak stało, to wypada mi się tylko cieszyć. A pojutrze odbieram nagrodę literatury na świecie za Łódź Ulissesa, więc też bardzo taką, powiedziałbym, prestiżową, środowiskową nagrodę ja sobie ogromnie cenię, bo przyznają ją również ludzie, którzy po pierwsze wykonują podobny zawód jak ja, a po drugie, którzy uchodzą za, słusznie chyba, za ekspertów w tej dziedzinie, w której ta nagroda zostaje przyznana. Ja już nie mogę dostać za przykład literatury na świecie nagrody ze względu na regulamin. Tak, dostałem już kiedyś za przykład. Natomiast w tej kategorii, czyli translatologia, esej, krytyka literacka, jak to się tam nazywa, to jest takie dosyć wielopiętrowe określenie. No to jest dla mnie nowum i też nie powiem, żebym uważał, że jest to oczywiste. No miałem i mam wielu znakomitych konkurentów w obu przypadkach, znaczy jeśli chodzi o obie nagrody, oba konkursy. Więc to jest wyróżnienie ogromne i mam nadzieję, że to też zachęci Państwa do lektury samego przekładu, a w razie właśnie jakichś trudności, no, gorąco się polecam z Łodzią Ulissesa, która ma pomagać, no, między innymi, tak, to jest jeden z jej celów, ma pomagać w kontakcie z nowym przekładem i z tą powieścią w ogóle. Wielkie dzięki. Trzymamy kciuki. Dzięki. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że wszystko będzie jak najlepiej. I no, ale oczywiście już gratulujemy tego, że znalazłeś się w takim zacnym gronie nominowanych. Natomiast oczywiście trzymamy kciuki wszyscy i mam nadzieję, że kontakt z tobą będzie z korzyścią dla wszystkich obecnych. Dzięki wielkie. Dzięki Jarku. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Miłej lektury. Dzięki. Cześć. Cześć. Dzisiaj Polska Fika gościła Macieja Świerkockiego, tłumacza Ulissesa Jamesa Joyce'a. Wykorzystałem ten fragment po to, żeby przekonać studentów do lektury bardzo trudnej, ale wartościowej Ulissesa Jamesa Joyce'a. Można oczywiście zachęcić również wycieczką na przykład do Dublina na Bloomsday w czerwcu. Można także, puszczając Kate Bush i The Sensual World. Polecam wszystkim. A na razie, póki co, do usłyszenia. Polska Fika.